Dzień dobry Państwu. Dziś zapraszam na spotkanie z człowiekiem niezwykłym. Człowiekiem, można tak powiedzieć w cudzysłowie, orkiestrą. Andrzej Rozbicki to animator kultury, dyrygent. To człowiek, którego praktycznie wszyscy tutaj znają od tych kilkudziesięciu lat. Człowiek niezwykłej energii, poświęcenia. Proszę Państwa, zapraszam na rozmowę, bo niedługo też tutaj u nas będzie koncert. Czy komukolwiek trzeba przedstawiać Andrzeja Rozbickiego, bo to jest nasza instytucja tutaj polonijna, dlatego że no, od 25 lat istnieje Celebrity Symphony Orchestra, rzecz nieprawdopodobna, która w sposób eklektyczny popularyzuje muzykę, która jest mało popularna, że tak powiem, albo popularna, jak to mówią, w wąskich kręgach. Więc muzykę tak zwaną poważną, o ile może to nie jest taka zupełnie najbardziej poważna, bo ja nie gram, powiedzmy, pełnych symfonii i jakichś takich rzeczy, bo to zostawiam Toronto Symphony Orchestra i tym wszystkim innym, ale nasze koncerty są trochę inne, jak wszystkie powiedzmy te inne symfoniczne, prawda? My gramy muzykę najczęściej polską, no bo kiedyś spotkałem profesora Lutosławskiego, dawno, dawno temu, i powiedział mi tu w Toronto: panie Andrzeju, kto będzie promował polską muzykę za granicą, jeśli my, nie my, absolwenci Polskiej Akademii Muzycznej? Mi się strasznie wtedy to spodobało, bo mnie tak postawił wysoko obok siebie, prawda? Pan w związku z czym poczuł misję. Poczułem misję, tak jest. Tak jest. Ale no, to jest też to, że pana koncerty, czyli twoje koncerty, cieszą się niesamowitą popularnością. Popularnością prawie tak jak koncerty muzyki rozrywkowej. Czyli jest to nieprawdopodobna zasługa, że to trafiło pod strzechy, że ta muzyka, która może być bardzo popularna, bardzo czasem chwytająca za ucho, podana w odpowiedni sposób, no właśnie przyciąga ludzi, którzy inaczej do sali koncertowej by nie trafili. Tak, na to się składa wiele rzeczy. Po pierwsze, my gramy na żywo. Mhm. Mamy 40-45 osób w orkiestrze. Już samo to, tego nie zastąpi żadne CD, żadne DVD, żadna, powiedzmy, 10-osobowa skład udający orkiestrę i tak dalej. To jest pierwsze. My mamy wszystkie instrumenty, które są w partyturze napisane przez kompozytora, prawda? My mamy znakomitych solistów. Ja wybieram solistów czasami kilka miesięcy, to trwa, jeżdżę do Polski, czy gdzie indziej, czy słucham i tak dalej. Czyli ci soliści, którzy przyjeżdżają, to są sprawdzeni laureaci wielu konkursów, to są tak zwane gwiazdy na 200%. Także tym razem może jeszcze dwa słowa, bo to 25-lecie mamy, proszę Państwa. O to miałem pytać, ale też właśnie mówisz solistów, ale jak to wygląda od strony logistycznej? Przecież to jest olbrzymi wysiłek organizacyjny, żeby tego rodzaju wydarzenie no, stało się faktem, zaistniało. Ci ludzie muszą przyjechać, sale muszą być wynajęte, bilety sprzedane, reklamy wyświetlone. Musi być wszystko, hotel, to już nie te czasy, no gdzie właśnie po domach mieszkano, musi być właśnie dobry hotel, musi być transport z hotelu, musi być tu, musi być samolot. Jak to robisz, Andrzej? Jak ci się to udaje robić? Ja myślę, że to już robię przez tyle lat, że robię tak tym systemem. Ja wiem, którego dnia i tak dalej. Poza tym mam wielu wspaniałych ludzi, którzy mi pomagają, wielu, wielu kolegów, którzy pomagają mi w tych właśnie później, szczególnie tych na miejscu sprawach, prawda? Także to jest to. Ale jeszcze mogę powiedzieć o tym pierwszym naszym początku, bo to się wiąże z tym naszym koncertem. No właśnie, bo to jest 25 lat i ja ciebie i w ogóle Celebrity Symphony traktuję jako naszą taką polonijną instytucję. To już tak wrosło w ten pejzaż wydarzeń kulturalnych tutaj naszych. Ludzie czekają na kolejne wydarzenie, że po prostu no, zrobiłeś coś, co niebywałego wręcz w naszym, tutaj ja mówię, myśmy grali po raz. Porównuję to do miasta powiatowego, ale to czasem jest więcej jeszcze ludzi. A poza tym, wiesz, no, na to myślę należy zwracać największą uwagę. To popularyzuje polską muzykę właśnie wśród nas tutaj w tym wielokulturowym środowisku kanadyjskim. Pokazuje, jak piękno naszej kultury. Dokładnie. I chciałbym powiedzieć, że myśmy grali na przykład po raz pierwszy w Kanadzie trzecią symfonię Henryka Góreckiego. Graliśmy wiele rzeczy Jana Kantego, Pawluśkiewicza, Nieszpory. Tu można wyliczać wiele koncerty chopinowskie graliśmy. Graliśmy wiele utworów Lutosławskiego, Pendereckiego nawet, chociaż może nie tak dużo, bo to jest dosyć trudna muzyka, ale graliśmy Szymanowskiego. Oczywiście wiele. No i teraz kolej na Chopina. Tu ja miałem, powiedzmy, Moniuszkę. Przepraszam, na Moniuszkę, tak. Mhm. Ale chciałem powiedzieć, że my mieliśmy tu wielu znakomitych, właściwie wszystkich tych, którzy się
że tak nawet się w Polsce tak utarło, że jak ktoś jeszcze tu nie był u mnie, no to znaczy, że coś jeszcze musi nad czymś pracować po prostu. Przez Bogusław Kaczyński tutaj był 5 razy u nas. Myśmy te koncerty powtarzali często w Chicago albo w Nowym Jorku, także to nie tylko tutaj. Ale a propos popularyzacji naszej polskiej muzyki w środowisku kanadyjskim. I w moich ponad 40-osobowej orkiestrze ja mam w sumie 6 muzyków polskich, z Polski. Polskiego pochodzenia? Tak, reszta to są wszyscy tutaj, tu mieszkający są, ja wybieram, kto jak gra, a nie skąd, powiedzmy, z jakiego kraju jest, bo o to chodzi. To są ludzie, ja mam 4 osoby, które grałem przez 25 lat ze mną, w każdej... I oni wychodzą, przychodzą i mówią po tą muzykę, że tak powiem, później dają, przekazują gdzie indziej, przekazują w swoim środowisku. A jeszcze ciekawa sprawa jest, że my jako Polonia wyglądamy zupełnie inaczej. Moja koncertmistrzyni do pewnego czasu, Wiera Werzun, kiedyś mówi, Andrzej mówi, jak to jest? Mówi, zobacz, wy Polacy, przed koncertem w Living Arts Center, zobacz, tak pięknie ubrani wszyscy, tacy elegancy, uśmiechnięci, tacy radośni, tacy Polacy, mówi, tak się trzymają razem, tak to wszystko, a my Ukraińcy tylko się kłócimy. No ale ona nie widziała, że my też się kłócimy. Nie, tylko, tak to wygląda na zewnątrz. Czasu do czasu, no właśnie. Tak to wygląda na zewnątrz, właśnie. Bo przychodzą i ja bardzo dziękuję Państwu wszystkim, którzy przychodzą na nasze koncerty, bo dla was gramy, dla was pracujemy i dla was warto to robić. Poza tym nasz koncert to jest event, jak ja mówię, to jest dzisiaj, bo my nie powtarzamy tych koncertów. Bo wiesz co, my może sobie nie zawsze zdajemy sprawę z tego, jak wielka jest polska kultura, jak dziedzicami, jak wielkiej kultury jesteśmy, wielkiej historii i, no i wielkiej kultury właśnie tej wyższej, tej artystycznej. No iluż mieliśmy wspaniałych twórców przez te nasze różnego rodzaju zakola historii, że tak powiem, bo to wiek XIX na to się w dużej mierze złożył. I to, że nowe pokolenie, nasze dzieci, wnuki widzą to, no to jest największa też rzecz, która jak gdyby powoduje, że ta kultura trwa, bo tylko atrakcyjna kultura trwa, prawda? Tak, oczywiście. Jeśli Państwo przyjdą raz na koncert, który my organizujemy, Celebrate Symphony Orchestra, ja jestem przekonany, że następnego dnia Państwo zapytacie, a kiedy jest następny koncert i kiedy gramy następny koncert. Oczywiście to trwa, powiedzmy, czasami kilka miesięcy, ale to jest ten kontakt z żywą muzyką zupełnie inaczej. I teraz mamy koncert, mamy kolej na Moniuszkę, prawda? Wiadomo, że myśmy się wychowali właściwie, bo wiadomo, że... To tytan, różnego rodzaju... Teatr wielki, to jest drugi po Chopinie, jak to mówią wszyscy. Ojciec polskiej opery. I tu można wiele rzeczy. Państwo na tym koncercie się dowiecie wielu ciekawych rzeczy z życia Moniuszki. Mało tego, Moniuszko przyjeżdża, proszę Państwa. Panie redaktorze, Moniuszko przyjeżdża. Tak. Zaprosiłem aktora, który będzie przedstawiał, będzie grał i będzie, że tak powiem... Teraz rekonstruktorzy są w Moniuszku. Dokładnie, tak. Przyjdzie i powie, że się bardzo cieszy, że Państwo przyszli na moje 200 urodziny. A w ogóle to będą 300 urodziny, jako że orkiestra ma 25 lat, a że 25 lat graliśmy pierwszy koncert z okazji 50-lecia Kongresu Polonii Kanadyjskiej na U of T w Toronto. W związku z tym 25 plus 50, kongres dzisiaj ma 75 lat. W związku z tym zaprosiłem kongres, żeby również świętował z nami swoje 75-lecie. Czyli Andrzej, będziemy przede wszystkim polskość świętować. Tak, oczywiście. Cały koncert wielką jest, polskość. Tak, dokładnie. Cały koncert jest bardzo polski. Oczywiście będzie Mazur, proszę Państwa, ze Strasznego Dworu. Tańczy Lechowia. No tego nikt lepiej w Kanadzie nie wykona jak Lechowia. Na żywo z prawdziwą muzyką, bo to jest ważne, że mamy tam specjalne miejsce dla Lechowi, że tak powiem, przygotowane. Mamy oczywiście Arię Miecznika, najbardziej znaną, żeby być, co trzeba zrobić, być, prawda, jakich synów chciałbym mieć, bo on te córki wydaje za mąż, prawda? Do tego mamy oczywiście, z Polski przyjeżdża czwórka znakomitych artystów. Przyjeżdża Tomek Janczak. On tu już był 3 lata temu bodajże. Tomek jest to tenor z Wrocławia, a na co dzień jest dyrektorem Filharmonii Jeleniogórskiej, Dolnośląskiej właściwie w Jeleniej Górze. Także ja zresztą już dwa razy, właściwie raz, drugi raz planujemy. Dyrygowałem już w tym Wielkiej Górze, więc się dosyć dobrze znamy. Jest to człowiek, oprócz tego, że znakomicie śpiewa, to również organizuje wielkie widowisko. I właśnie jednym z tych wielkich widowisk jest Straszny Dwór, który wykonał dla 5000 w Wielkiej Górze. I to jest skład tych solistów, którzy właśnie w tej produkcji występowali. I oni przyjeżdżają ze strojami. I to jest najpiękniej, będą kwartety, będą duety, także to nic nie będzie, że tak powiem, wszystko będzie na wesoło, to będzie żywe, to będzie sala pracowało. Gdzie to będzie?
Gramy, proszę Państwa, w Toronto, gramy na Queensway, to jest, się nazywa Church on the Queensway, my to mamy, nazywamy Christian Performing Arts Center na koncerty, to jest naprzeciwko wielkiego sklepu IKEA właśnie na miejscu. Proszę Państwa, parking jest na 800 samochodów. Wygodnie, łatwy za dojazd. Za darmo, dojazd 427 z Toronto i tak dalej. Tak dalej. Ale gdzie jeszcze, można bilety kupić? Bilety, proszę Państwa, są najłatwiej, najlepiej na mojej stronie, znaczy poprzez moją stronę. Poprzez stronę. Tak jest, rozbicki.com, są bilety od $40 wzwyż, jak najbardziej polecam. Oczywiście są w stałych naszych punktach sprzedaży, tych, co zawsze sprzedajemy. Ale jeszcze mogę podać te trzy nazwiska, bo to jest ważne. Tak. Z Poznania przylatuje Justyna Joanna Chorotko, proszę Państwa, to jest wielki, znakomity sopran koloraturowy. Jest z Gdańska, mamy Kamila Pękale, który jest z Gdańska. Jego Państwo wszyscy doskonale znają, bo to jest solista z tych koncertów pana Waldemara Malickiego, prawda? Oczywiście jest do tego Elżbieta Kaczmarzyk z Opery Wrocławskiej i zaprosiłem, proszę Państwa, naszą własną Karolinę Stańczak. Jest to dziewczyna tutaj z Woodbridge, która w tym roku ukończyła studia wokalne. Także solistów mamy znakomitych, będzie chór dziecięcy. Bo jak wiem, jak kojarzę, ty zawsze łączyłeś tych profesjonalistów wysokiej klasy, ludzi, którzy już mają kariery, z ludźmi, którzy są albo na początku, albo próbują, albo wręcz są chórem szkolnym. To znaczy, ja chcę im dać szansę zaśpiewać nawet z orkiestrą, bo nierzadko się zdarza, że soliści, ci młodzi mają okazję wystąpienia z orkiestrą, prawda? Czasami jest to ich jakaś szansa, no i oczywiście, żeby się pokazali. Czasami jest to tak, że jest na widowni dyrektor opery, ja miałem kilka razy, tak, opery naszej, czy z Chicago, czy powiedzmy z Detroit nawet, i później ci soliści nasi są zapraszani. Ja tu nie chcę podawać nazwisk, ale wiele takich przykładów, bo nigdy nie wiemy, kto jest na widowni po prostu. A nasza widownia, mam nadzieję, że będzie bardzo duża. Nigdy nie mamy poniżej 1500, więc mam nadzieję, że dzięki pomocy panu redaktorowi zapraszamy. Zapraszamy i oczywiście też chciałem przypomnieć o innej rzeczy, którą robisz, a mianowicie to byłeś nauczycielem w szkole i przez to również promowałeś Polskę. Te wyjazdy do Europy. Do tych stolic Europy Wschodniej, bo to była Warszawa, Kraków, ale to był również... Później po Europie. Praga była Budapeszt, żeby ci ludzie stąd, którzy bardzo często pochodzą z Azji, z innych kręgów kulturowych, zobaczyli, gdzie jest ta kolebka. Tak, ale to jest rezultatem tego jest, że na przykład cztery osoby w tej chwili z tychże wyjazdów, bez polskiego pochodzenia, studiują w Polsce. Tak mi się spodobało w Polsce. Jedna osoba jest w tej chwili w Krakowie, jedna w Poznaniu, jedna w Lublinie od tego roku. Tak. I rodzice mówią, panie Andrzeju, co pan zrobi? Moje dzieci nie chcą być, chcą pojechać tam, bo Polska to jest i jedzenie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także proszę Państwa, zapraszamy, bo gdyby było więcej Polaków, takich jak Andrzej właśnie, to myślę, że Polska rzeczywiście byłaby mocarstwem. Może nie tym militarnym, ale kulturalnym na pewno. Także zapraszamy na koncert. Zapraszamy na obchody 25-lecia Celebrity Symphony Orchestra, na celebrację polskiej muzyki, polskiej kultury, polskości jako takiej. 26 października w Toronto. Dziękuję bardzo. Dziękuję.